Cześć! Będę oceniać zabawki interaktywne. Te zabawki są faktycznie beznadziejne dla naszych dzieci? A czy może zabawki drewniane to tylko taka teraz moda na eko i na wszystko co naturalne? A tak naprawdę te zabawki są w porządku. Zacznę od tego, co to są w ogóle zabawki interaktywne. Do worka zabawek interaktywnych są wrzucone wszystkie zabawki, które nazywamy grajkami, czyli takie, które mają w sobie funkcje jakieś dźwiękowe i niektóre z nich mają tylko same funkcje dźwiękowe, natomiast niektóre zabawki, takie faktycznie interaktywne, zachęcają dziecko do jakichś różnych czynności, do nauki literek, do nauki alfabetu i tym podobnych rzeczy. Ale czy faktycznie te zabawki czegokolwiek uczą? Ja mogę powiedzieć tak. Mam trójkę dzieci, każda z moich dzieci miała styczność z jakąś zabawką interaktywną i żadna z tych zabawek niczego mojego dziecka nie nauczyła. Dodatkowo z różnych informacji, z różnych artykułów takich naukowych również nie znalazłam tak naprawdę takich badań, które by pokazały, że jakaś zabawka ma pozytywny wpływ na dziecko, taka interaktywna, jeśli chodzi o naukę. Jedyny moment, kiedy tak naprawdę taka zabawka uczy nasze dzieci, to wtedy, kiedy my sami z dzieckiem siadamy i bawimy się z dzieckiem, czyli tak naprawdę my, rodzice, uczymy dziecka tych rzeczy. Edukacja nie? Może wygląd? No też raczej nie bardzo. Jeśli chodzi o wygląd takich zabawek, to niestety, po pierwsze są one plastikowe w dużej mierze, więc nie są one przyjemne dla rąk naszych dzieci. Więc dziecko dzięki takim zabawkom nie jest w stanie poczuć takich miłych przedmiotów, takich, które faktycznie fajnie jakby w tych pierwszych latach dotykało. Dodatkowo takie zabawki z reguły też są w kolorystyce bardzo kontrastowej, bardzo takiej mało pastelowej, a te pierwsze lata dziecka wydaje mi się, że powinniśmy się skoncentrować na przedmiotach, które są piękne, które gdzieś naszemu dziecku pokażą ten świat w pięknych barwach, w pastelowych barwach, ciepłych barwach, nie w jakichś takich, tutaj brzydko się wyrażę, oczojebnych. Powinniśmy się otaczać pięknymi przedmiotami, bo dzięki temu nasze dziecko będzie się lepiej po prostu rozwijać. No i teraz to, co się pewno każdemu gdzieś tam kojarzy z zabawką grającą, to dźwięki i głośność tych dźwięków i właśnie też piękno tej muzyki, która się tutaj gdzieś tam pojawia. No i teraz rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Jeśli chodzi o te muzyczki, melodyjki, grajki, a one bardzo rzadko są ładne, są specjalnie napisane pod dzieci. Często są to oklepane, te same melodie, które się powtarzają w prawie każdej po prostu takiej zabawce. I no niestety, ale wpływa to na to, że dziecko nie uczy się właśnie takiej ładnej muzyki, tylko te pierwsze lata, kiedy chłonie najwięcej informacji, dajemy dziecku to i jeśli nie damy jakichś innych rzeczy, to po prostu dziecko myśli, że to jest ta genialna muzyka, te genialne melodie, które powinno dziecko słuchać. Dodatkowo te wspaniałe melodie są też bardzo często głośne, niesamowicie głośne i dużo zabawek takich mało znanych firm nie są przetestowane do końca, jeśli chodzi o poziom głośności i w ogóle nie powinny być dawane dzieciom. Natomiast jeśli nawet są to przetestowane zabawki, ale są to zabawki, które dziecko bierze do rączki i często chce naśladować rodziców,
to bardzo często na przykład przykłada taką zabawkę do ucha. I tu niestety może być ryzyko, że dziecko straci nawet słuch, słuchając właśnie takich zabaweczek. Ostatnią rzeczą, którą uważam, że jest też bardzo ważna, jeśli chodzi o używanie w ogóle takich zabawek i taką negatywną rzeczą, to jest to, że takie zabawki często służą tylko w jednym celu i dlatego też dziecko bardzo szybko takimi zabawkami się nudzi. Tutaj mam jakiś mikrofon, dziecko niby będzie udawało, że śpiewa. Jest kilka przycisków i teraz te przyciski, ja nie będę Wam tutaj Was męczyć tymi dźwiękami. I teraz dziecko posłucha przez 10 minut takiej melodyjki, pobawi się przez 5 minut jeszcze śpiewaniem do mikrofonu, po czym zrobi tak. I to będzie koniec zabawy, bo dziecko nic więcej z tą zabawką nie zrobi. Natomiast jak mamy zabawkę taką, zobaczcie, bardzo prostą, drewnianą, do wbijania, tak, wbijania tych tutaj klocuszków, to na przykład moje dzieci oprócz wbijania tych klocuszków i oprócz tego, że możemy te klocki po prostu później gdzieś tam wkładać, uczy się kolorów. Możemy dziecko na przykład zachęcić do liczenia tych tutaj klocków, ale też moje dzieci na przykład korzystają, trochę starsze, biorą na przykład te klocki i używają je do zabawy w kuchnię i na przykład jak gotują jakieś różne cuda, to po prostu używają to jako produkty albo na przykład jako jakaś tam, nie wiem, jakieś przyprawy. To pozwala im naprawdę na kreatywność, to rozwija je manualnie, to rozwija je intelektualnie. Natomiast ta zabawka to jest zabawka na 10 minut. Niestety tak. Ale czy te zabawki powinniśmy wyrzucić do kosza i nigdy w życiu nie dawać dzieciom? Ja uważam, że nie. Są momenty, kiedy takie zabawki są fajne. Po pierwsze, w momencie, kiedy gdzieś jedziemy, kiedy gdzieś musimy zająć nasze dziecko na 5 minut i wtedy na te 5 minut ta zabawka może być fajnym rozwiązaniem. Bo ja miałam kiedyś taką sytuację, że zabawka to były takie jakieś klucze do samochodu, miała w sobie melodyjkę syreny policyjnej i jadąc samochodem mój Grzesiek myślał, że może za nami jedzie policja, więc uważać, a jeśli chodzi o te zabawki do samochodu, żeby tutaj zweryfikować te melodyjki, żeby nie było z tym problemu. Na zakończenie życzę Wam dobrze dobierać zabawki, przeanalizowywać je przed zakupem. A ja to robię z 50 razy, zanim jakakolwiek zabawka znajdzie się w domu. I nie twierdzę, że nie posiadam złych zabawek. Czasami tak. Ale staram się, żeby to były przemyślane zakupy i żeby grających zabawek było jednak jak najmniej. Pa, pa! A na zakończenie, tak żeby odczarować te elektroniczne zabawki, mam dla Was nowość wydawnictwa Harper Kids. I są to książeczki naprawdę rewelacyjne. Zakochałam się w tych książkach. W serii macie kilka różnych książeczek. Ja mam tutaj dwie znane opowieści. Trzy małe świnki, czerwony kapturek i niby banał, niby coś, co każdy zna, ale to są książeczki z dźwiękiem. Zajrzyjmy do środka. Na początku mnie uderzyła bardzo fajna grafika. Oryginalna kreska, przyjemnie się to ogląda, dużo naprawdę takich szczegółów, dużo elementów. I jak widzicie, na każdej stronie tekstu jest naprawdę niedużo. I w tym tekście ukryte są te oto magiczne przyciski. W momencie, kiedy taki przycisk klikniemy, usłyszymy
I są to zazwyczaj dźwięki, które gdyby ich nie było, oczywiście nic by się tutaj w tym tekście, w tej fabule, jakby nic to by nie zmieniło, dla całej historii, ale to jest taki magiczny dodatek. I to mi się podoba. To jest coś naprawdę oryginalnego, bo do tej pory takie typowe książeczki dźwiękowe kojarzyły mi się z tym, że po prostu po przyciśnięciu przycisku wysłuchamy całej historii. Tu mamy takie dodatki, takie smaczki. Zobaczcie dalej. Ptaszki. No, po prostu magia. A na końcu macie te wszystkie dźwięki jeszcze raz. I mimo, że z reguły książki dźwiękowe kojarzą nam się z książeczkami dla malutkich dzieci, to tu uważam, że te książeczki są dla dzieci trochę starszych. Nawet patrząc pod tym kątem, że w tych książkach po prostu te kartki, w których są te dźwięki, zobaczcie, one są wyjątkowo cienkie. Uwielbiam takie technologiczne rozwiązania. Na zakończenie posłuchajcie jeszcze jednej melodii. Ja z wami się ponownie żegnam. Do zobaczenia.